Ciąg dalszy ma bulwersująca sprawa budowy ciągu pieszo-rowerowego w Jedlinie-Zdroju. W dniu dzisiejszym przy drodze krajowej nr 381, gdzie prawdopodobnie bezprawnie realizowana jest inwestycja, miała miejsce wizja lokalna, wykonana przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w Wałbrzychu. Wizja ma na celu ustalenie podstaw prawnych, na bazie których burmistrz Jedliny-Zdroju przystąpił do realizacji wyżej wymienionego zadania. Przypomnijmy naszym telewidzom, na czym polega cała sprawa. Otóż dnia 21 października 2016 roku telewizja Dami Wałbrzych wyemitowała materiał dziennikarski, w którym to mieszkańcy Jedliny-Zdroju alarmowali, iż realizowana przez burmistrza Orpla inwestycja jest kolejną samowolą budowlaną. Jak już informowaliśmy we wcześniejszym materiale, inwestycja ta nie posiada niezbędnego pozwolenia na budowę. Ja ścieżkę rozumiem, że to jest przy ulicy Kłodzkiej, to burmistrz nie uzyskał takiego pozwolenia od starosty wałbrzyskiego. Czy to oznacza, że nie powinien rozpoczynać tej inwestycji? Tak. Rozpoczęcie inwestycji jest możliwe po uzyskaniu stosownego zezwolenia. W tym przypadku to chodzi o pozwolenie na budowę. Jak pan sądzi, czym kierował się burmistrz, rozpoczynając taką inwestycję? Prowadzi pan burmistrz pracę, bo sami widzieliśmy przed chwilą, wycina drzewa, krzewy i nie ma pozwolenia. Trudno mi na to pytanie odpowiedzieć. Nie potrafię. A jak się to nazywa? Czy jest to złamanie prawa, wykroczenie, może zaniechanie? Też nie mogę na to odpowiedzieć, bo do tego są powołane stosowne instytucje. To jest powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, który oceni legalność tej inwestycji. Ale pozwolenia na rozpoczęcie tej inwestycji państwo, czyli starostwo powiatowe, nie wydawaliście? Nie, nie wydaliśmy. Czyli grupa zaniepokojonych mieszkańców póki co ma rację. To oceni powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Ja nie mogę tego ocenić. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego przeprowadzi wizję w terenie, zbierze dokumenty i wtedy rozstrzygnie. A kiedy to nastąpi? Nie wiem, to jest pytanie do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Korzystając z okazji, zapytaliśmy w dniu dzisiejszym o pozwolenie wiceburmistrza Jedliny-Zdroju, pana Romualda Wysockiego. Co możemy już powiedzieć dzisiaj na temat tutaj tej drogi? W trakcie wizji, więc nie możemy... Dobrze, powiedzieć. Ale pozwolenia na budowę inwestor nie posiada. Jesteśmy w trakcie i nie powiemy... Dobrze, pani, ale to już pan mi nie musi mówić, bo mi już powiedział urzędnik starostwa powiatowego, że nie posiada, więc państwo tego potwierdzacie. Nic nie potwierdzamy, nic nie zaprzeczamy. To znaczy, chce pan mi powiedzieć, że urzędnik nie mówił nam prawdy? No bo już nam potwierdził to, że nie ma. W trakcie prowadzenia czynności urzędowej. A gdyby się okazało, że jednak nie ma pozwolenia na budowę, to co się stanie z taką inwestycją? Nie ma takiej opcji, bo taka sytuacja nie istnieje. To znaczy, że jest pozwolenie na budowę? Proszę pani... Czy pan Buczyński prowadził nas w błąd? A ja nie wiem, czy w państwa wprowadził, nie wiem. Powiedział, że nie ma inwestor pozwolenia. Pani, zakończymy wizję, zakończymy podpisanie protokołu. Wszystkie informacje wtedy pani będzie mogła... A kiedy to będzie? To zależy od nadzoru budowlanego. Dobrze, dziękuję. Te inspekcje prowadzi nadzór budowlany. My jesteśmy tylko uczestnikami postępowania. Dobrze, dziękuję. Czyli nie jest do końca prawdą to, że pozwolenia nie ma? Powiedziałem wszystko. Czy to znaczy, że ten inwestor jest jakoś specjalnie traktowany, bo gdyby na przykład... Pani zadaje pytania, na które od razu udziela odpowiedzi. Czy ten inwestor jest specjalnie... Ale jestem dziennikarzem, proszę pana, ja muszę pytać. Pani od razu sobie odpowiada. Pani od razu odpowiada w tym pytaniu. Zakłada, że nie ma pozwolenia. Ale my już to wiemy, ponieważ nam pan Buczyński powiedział, że nie ma. To proszę nie zadawać pytań z tezą, tylko rzetelnie próbować wyjaśnić sytuację. A pani na tym nie zależy, żeby rzetelnie wyjaśniać sytuację. Ale proszę pana. Ma pani informację, którą pani już powiela. Bez sprawdzenia. Nie była pani w urzędzie. Byłam. W urzędzie miasta Jedlina-Zdrój. Gdyby pani była, to by pani się dowiedziała, w jakim trybie jest prowadzona ta inwestycja, na jakich zasadach.
przesada. Proszę pana, ja byłam w urzędzie i w starostwie powiatowym i tam otrzymam informację, że pozwolenia na budowę nie ma. Nie była. Skąd starostwo powiatowe może wiedzieć, skoro ta droga jest drogą wojewódzką? Więc skąd starostwo powiatowe ale może ale to wiedzieć? Starostwo jest organem wydającym pozwolenie. Nie, proszę pani, jest właśnie pani to dlaczego błędzie? Udzielano mi takiej informacji? Proszę się skierować do tej osoby, która pani tej informacji udzielała. Jak można wywnioskować z jego wypowiedzi, ciąg pieszo-rowerowy faktycznie pozwolenia nie posiada, mimo iż dnia 19 sierpnia tego roku pełnomocnik burmistrza Orpla o takie pozwolenie wystąpił, lecz swojego wniosku nie uzupełnił i ten do dnia dzisiejszego pozostał bez rozpatrzenia. Ten bulwersujący fakt wzbudził zainteresowanie redakcji już jakiś czas temu, natomiast dzisiaj w osłupienie wprawiły nas słowa, jakich użył pan wiceburmistrz, sugerując, że formuła prowadzenia przedmiotowych prac pozwolenia od starosty nie wymaga. Zadaliśmy sobie pytanie, co miał na myśli pan wiceburmistrz. Szukając odpowiedzi, dotarliśmy do informacji, że w dniu 9 listopada 2016 roku burmistrz miasta Jedlina-Zdrój przekazał aktem notarialnym działki służące pod inwestycje ciągu pieszo-rowerowego na rzecz Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei. Czemu miał służyć ten zabieg? Ano temu, aby uniknąć odpowiedzialności za prowadzenie prac budowlanych bez pozwolenia. Przekazanie działek do Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei otwiera natomiast drogę burmistrzowi Orplowi do próby zalegalizowania tej prawdopodobnej samowoli budowlanej z pominięciem Urzędu Starostwa Powiatowego. Dlaczego? Ponieważ jeśli inwestycja prowadzona byłaby na działkach należących wyłącznie do Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei, to pozwolenie na budowę nie byłoby wymagane. Szkoda tylko, że kreatywność burmistrza Orpla ma odzwierciedlenie w starym polskim przysłowiu – mądry Polak po szkodzie. Bardzo niepokojąca w tej sprawie wydaje się postawa powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, który zadziwiającą, żeby nie powiedzieć podejrzaną opieszałością, przystąpił do czynności kontrolnych i dopiero na dzień 16 listopada wyznaczył wizję na terenie, chociaż wiedzę o prowadzonej inwestycji posiadał już na początku października. Dodatkowo tajemniczości działań inspektorów dodaje ich mocna niechęć do komentowania całej sprawy i odpowiedzi na proste pytania zadawane przez dziennikarzy. Przepraszam bardzo, czy ktoś z państwa chciałby mi jeszcze powiedzieć coś na temat tej ścieżki, tego, że tego pozwolenia tutaj nie ma, ale jak się okazuje, nie jest to takie pewne, że nie ma? Przepraszam pan? Nie. Jak wyglądają do tej pory te czynności? Nie mam nic do powiedzenia w tej sprawie. Mhm. Dobrze. A ta inwestycja trwa już od jakiegoś czasu. Dlaczego dopiero dzisiaj do takiej inspekcji doszło? Redakcja zwróciła się do Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei z oficjalnym wnioskiem o udostępnienie informacji na temat przekazania działek przez burmistrza Orpla w dniu 9 listopada 2016 roku. Czekając na odpowiedź, będziemy bacznie przyglądać się całej sprawie.